Kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski. Dziś zapraszam Was w kolejne ciekawe miejsce. Stan Virginia, sąsiadujący z dystryktem Columbia, na terenie którego znajduje się Waszyngton, to można powiedzieć takie winiarskie zagłębie. Wiedzieliście o tym? Północna Virginia w zasadzie słynie właśnie z tego. Nie znam się na winach, ale lubię odwiedzać takie miejsca, bo można spędzić fajnie czas, napić się wina, zjeść lunch, porozmawiać. W stanie Virginia znajduje się ponad 200 winnic. Ta to Three Fox Vineyards, jakieś 45 minut jazdy samochodem od Waszyngtonu. Możecie na nią chwilę popatrzeć z góry. Winorośla i winogrona wyglądają tak, ale za kilka tygodni będzie tak. Te zdjęcia zrobiłem jesienią. Właściciele zachęcają do kupienia butelki wina, a najlepiej kilku. Można degustować na miejscu. No jest drogo, to fakt. Ale tu chodzi też o wspieranie lokalnych producentów. To cała taka amerykańska filozofia. W okolicy Waszyngtonu bardzo gorąco, jak widzicie pot się leje, mówiłem o tym ostatnio przy okazji materiału ze Waszyngtonu. W każdym razie jeszcze teraz trochę ujęć z dołu. Takie miejsca są oczywiście przygotowane, są parkingi, żeby można było zostawić auto, stoliki, żeby było można usiąść, toalety. Na miejscu można kupić ser, winogron, no i oczywiście, jak już mówiłem, butelkę wina. A po tej butelce wina można poleżeć, na przykład na hamaku.
Jeżeli będziecie w stolicy USA i zwiedzicie już wszystko to, co warto zobaczyć w Waszyngtonie, to na pewno warto na chwilę wyskoczyć do Virginii i spędzić kilka godzin w takim właśnie miejscu. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.